Ostatnio w sobotę na konwencji w Białymstoku przewodniczący Platformy Grzegorz Schetyna powiedział o tym, że negocjacje nad środkami europejskimi tam wciąż trwają. I nasi obecni europosłowie walczą o to, aby było 100 miliardów więcej dla Polski. Te 100 miliardów, które przede wszystkim będą przeznaczone na edukację, na zdrowie, dostaną to osoby pracujące, osoby młode, na walkę ze smogiem i na polską wieś. I ja przekazuję tu słowo dla pani Ani na temat zdrowia. Bardzo proszę. Proszę państwa, 100 miliardów to jest naprawdę, nie jest to aż tak bardzo dużo, ale jest bardzo dużo, żebyśmy mogli wprowadzić trochę zmian, ulepszyć nasze traktowanie nas jako ludzi, którzy mają problemy ze zdrowiem. Mamy dużo bardzo chorób cywilizacyjnych. Nasza służba zdrowia w chwili obecnej jest w stanie opłakanym, ale jest to, jak powiedział już kiedyś Kochanowski, szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz, prawda? Dopiero ktoś, kto zaczyna mieć problem ze zdrowiem, zaczyna zauważać olbrzymi problem dostania się do lekarza, olbrzymi problem skorzystania z porady specjalistycznej. I Koalicja Europejska właśnie jako priorytet postawiła sobie poprawę stanu naszej służby zdrowia i między innymi te 100 miliardów dodatkowych będzie na to przeznaczone. Chcielibyśmy przede wszystkim skrócić termin oczekiwania dla specjalistów. Dzisiaj, gdy się ktoś będzie chciał zarejestrować do specjalisty, są terminy nie kilkumiesięczne, ale w niektórych przypadkach nawet i kilkuletnie. To jest żenujące, więc my chcemy skrócić to do 21 dni, taki termin oczekiwania. Następnie na SOR-ze. Słyszeliście państwo na pewno ostatnio o wielu przypadkach, gdzie ludzie w oczekiwaniu na pomoc lekarską w bardzo ciężkim stanie umierają. I to jest niewiarygodne, to jest niemożliwe, żeby ta sytuacja trwała nadal. Więc termin oczekiwania na SOR-ze powinien trwać maksymalnie 60 minut. Czasami to też jest za długo, zależy w jakich wypadkach, ale chcielibyśmy przynajmniej do tych 60 minut doprowadzić. Kolejny program, punkt tego programu to jest walka z rakiem. Proszę państwa, nie ma specjalistów, onkologów, a jeżeli ktoś słyszy opinię o tym, słyszy u lekarza, że jest chory na raka, więc to jest tak samo prawie jak wyrok śmierci. Bardzo często jesteśmy przerażeni tym, co się dzieje. I tu nie dość, że psychiczna jest pomoc, wsparcie potrzebne i niezbędne, to opieka onkologa i ta pomoc, która jest konieczna. Cała Europa już nie ma problemów z rakiem piersi. Oczywiście są takie zachorowania, ale jest stosowana głęboka profilaktyka, daleka profilaktyka, gdzie badania są praktycznie wręcz wymuszane na społeczeństwie. Chcemy również u nas prowadzić takie programy, specjalistyczne ośrodki. Następnie każdemu, kto przekroczy 50 rok życia, bilanse zdrowotne, a więc takie badanie raz w roku całego organizmu, żeby wykluczyć wszelkie ewentualne zachorowania i wszystko, co jest wcześniej wykryte, jest wyleczalne. Profilaktyka jest tańsza niż leczenie i to przedłuża również okres aktywności takiej fizycznej naszego społeczeństwa. Powszechny kalendarz szczepień. Szczepienia to jest problem, czy tematyka bardzo kontrowersyjna, ale powszechny kalendarz szczepień na najwyższym europejskim poziomie, a więc nie byle jakie szczepionki, które są najtańsze, które ktoś chce się pozbyć, tylko szczepionki, które będą przydatne, które będą pomagały, będą chroniły nasze dzieci przed zachorowaniami. Pakiet dla osób niepełnosprawnych. Też kto nie ma w rodzinie osoby niepełnosprawnej, nie wie, jak trudna jest taka opieka. W państwach europejskich stosowane są takie metody, że osoby nawet opiekujące się kimś, kto jest niepełnosprawny, jest wysyłany na turnus taki odpoczynkowy, żeby mógł przynajmniej przez 2-3 tygodnie w roku odpocząć od tej osoby chorej. Więc my chcemy takie pakiety również u siebie wprowadzić. I powszechne działania, profilaktyka przede wszystkim zdrowotna. Ja reprezentuję, już teraz przy okazji powiem trochę o sobie, reprezentuję
miasto Ełk, Warmię i Mazury. Jestem również kandydatem do Europarlamentu i chciałabym powiedzieć, że wspieram również kobiety. Jestem członkiem Europejskiej Unii Kobiet Sekcja Polska, jestem członkiem International Amnesty International, gdzie walczą o prawa kobiet, gdzie chciałabym kobiety chronić. Jestem wiceprezesem Stowarzyszenia Wzornictwo Przemysłowe Warmii i Mazur. Także myślę, że zapraszam przede wszystkim Państwa wszystkich na wybory, żebyśmy zaprosili swoich sąsiadów, rodzinę i tak dalej. Jak Pani poseł powiedziała, 26 maja idźmy na wybory, bo to my decydujemy o naszej przyszłości, o przyszłości nas, naszych dzieci i następnych pokoleń. Zapraszamy Państwa na wybory 26 maja. Koalicja Europejska.